Kiedy mój najmłodszy syn urodził się z zespołem Downa, wydawało mi się, że namiot, w którym żyjemy, padł pod potężnym ciosem, a niedola rozpełzła się po moim życiu. Wcale nie było łatwo oddać się Najwyższemu w opiekę. Najpierw trzeba było postawić mu parę twardych pytań. One były potrzebne, a potem na kolanach prosić o pomoc w utrapieniach. I ona przyszła ze strony rodziny, przyjaciół czy całkiem obcych ludzi. Przyszła też w postaci słowa, a dokładniej przypowieści o uczniach idących do Emaus. Kiedy dzisiaj słucham psalmu kwitnącego obietnicami z powtarzanym refrenem, będącym najprostszą chyba prośbą: bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu, to mogę chyba tylko podziękować, że wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego. Wierzę też w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Jeśli mogę to powiedzieć, jeśli mogę powiedzieć credo, to mogę też stąpać po wężach i żmijach, lwa i smoka podeptać, bo na ścieżkach mojego życia strzegą mnie aniołowie. Prośba do Boga ma potężną moc. Mogę ją rozłożyć bezpośrednio przed Nim, jak dywanik, a On ją dostrzeże i nie odrzuci. Nie znuży go moje codzienne, nieustanne powracanie. Psalm mówi: będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Od czasu narodzin Antosia częściej niż wcześniej pamiętam, żeby wezwania Pana składać nie tylko z próśb, ale też z podziękowań i z uwielbienia.